Nie wiem, jak mama może to robić każdy dzień. Kamera chyba mnie nie lubi. Cześć, kochani. Raz, dwa, trzy. Cześć, kochani. I dzisiaj, nie dzisiaj. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was w specjalnym takim odcinku vlogmasowym, który będzie polegał na tym, że jedziemy dzisiaj z Lilą na zakupy świąteczne. Daję jej około 20 funtów i sama przeznacza na ozdoby świąteczne. Jestem ciekawa, jakie ozdoby wybierze. Potem dziewczyny ustroją swoje pokoje, bo raz się wybiorę z Lilą, a raz z Mateldą i zobaczymy, jak one gospodarują pieniędzmi? Czy za 20 funtów więcej rzeczy fajnych kupi Lila, czy na przykład Matylda? Jak w ogóle same do tego podejdą? Jakie ozdoby wybiorą? Ja jestem już mocno podekscytowana, myślę, że Wy też. I zobaczymy, jak pójdzie Lili. Jestem bardzo ciekawa, czy pójdzie w różowe ozdoby, czy w ogóle będzie kupowała kolorowe, czy wybierze jakiś jeden przewodni kolor. No, zobaczymy sami. Także dawajcie łapkę w górę, moi drodzy, i zaczynamy vlogmas z zakupów przedświątecznych dziewczyn. A potem ze strojenia. Zobaczymy, czy połączę ten film w jeden, jak już dziewczyny też ozdobią swoje pokoje, czy zrobię dwa filmy, tak żebyście mieli ciekawsze oglądanie. Kochani, my jesteśmy koło BM-a, ja teraz robię Christmas shopping! Super! A jakieś masz pomysły na jakieś kolory ozdób, czy...? W mojej głowie teraz mówię, że nie mogę mieć tyle kolorów, no to zmienię moje kolory trochę pokoju. Nie tak bardzo, ja idę na taki... Crystal water. Aha, czyli biały, srebrny czy biały złoty? Nie, mama, taki crystal. Pamiętasz tą takie glass ballerina? Tak, ja chcę coś takiego. Takie szklane, przeźroczyste i białe. No. Wow, powiem ci, że zaimponowało mi to. To ruszamy. Pamiętaj o twoim budżecie, wiesz? Wiem, pamiętam. No. O, naklejki. Myślisz, że sobie na oknie zrobisz? Fajnie. A zobacz, widziałaś te? Te są takie, jak chciałaś. Nawet myślałam, że to jest coś innego. No, zobacz, i to takie kolory, co Cię interesowały. Zobacz, jakie tamte fajne, te białe. Mama. Wow, fajne, no. Tylko w niebieski wpada. Kupiłam rabusiowi ten sweterek, Lila, on ma taki właśnie. Mama, na głowę, on będzie remisa. Ale on na głowę to nie, to jest kotek, nie lubi. Tu jeszcze były różne ozdoby. O, to jeszcze mi się podobało, takie świąteczne typowo. Oho. Dobra, idziemy dalej. Bombki masz. A, bo ty swoje kolory wybierasz, dobra. Wow. Zobaczymy, co ty wybierzesz. Do środka. Aha, papiery do środka, bombki. Mamy taką bombkę właśnie. No dobra. Myśl dalej. A tu Lila, zobacz. Zobacz, widziałaś? Piękne. 2,50, taki mama. Ptaszek. Lila, to by ci pasowały, zobacz. Dzwoneczki. 20 funtów ten renifer, ale to powiem ci, że spora ozdoba do swojego małego pokoju, nie? Wszystko jest piękne, nie? Tam na górze te renifery są. No, ładne, pasowałyby ci takie różowe. To jest piękne. No. No, piękny ten misiu. Mogę? Tak? Nie kończy ci się budżet? Nie. Aha, a zobacz, a takie... Dobra, ale który wybierasz? Wybierasz któryś? Ten mi się wydaje, że jest fajny. Ale mama, to jest... No wiem, ale Matysia mówiła, że idzie w niebieskie, więc troszkę nie wchodź jej w drogę, wiesz, wtedy. No mama, ale to jest... Wow, duży tam jest, no. I kolejny sklep, Lila szuka ozdób. Ile taki piękny zamek? 30. Color changing. A to jest iglo. 15 tylko na to, a 20 na to. No nie, to co byś wolała? To za 15, nie? No. Widzisz? Tu. Mama, au. A ten prezent jaki fajny, zobacz. Au, jest. No jest. O, ten nie działa. No. Śpiewał Mikołaj i kręci głową.
Ta bombka się świeci, jaka jest piękna. W różny... Nie, ona funt 49 kosztuje, ale to i tak jest niezła cena za taką bombkę, wydaje mi się. Widzę, że Lila czuje klimat, już tańce w sklepie. Też fajne, ale to się nie świeci też, wiesz? O, to się świeci, dyszkę taka kula. Trochę więcej niż twój budżet, co? Mikołaj ci się podoba? No nie, ten Mikołaj to 23 funty, Lila. To już taka, to wiesz, to już by była taka ozdoba do domu całego, nie? A zobacz, to jest takie fajne. No ale takie masz piękne już te ozdoby, powiem ci. I tak już nie masz jednego koloru, bo zaczęłaś sobie też różowe. Może tylko jeden, możesz różowe? Kochanie, ty już nabrałaś tyle rzeczy, Linda! Nie, to jest funty, 2 funty to jest. Lila, ty już nie możesz więcej rzeczy... Kotku, wyczerpałaś limit! Mama, ty szalejesz normalnie jak taka kobieta typowa, co wydaje kasę. To ostatni. No to coś wyjmij z tych, co wziąłeś, bo już naprawdę przekroczyłaś dużo budżet. Później Mati będzie mi tak przekraczać. Zamiast tego to? No to decyzja. Wolisz na świeczkę, czy na... Czy do postawienia, reniferka? Decyzja twoja. No to może wyjmij to, jeszcze coś tam masz. Może to wyjmij. Lila, jak tam zakupy się udały? Dobrze. Pokazujesz nam jedną z ozdób. No. A resztę zobacz. Alfony Shelf i one będą przyjaciół. A resztę pokażesz już w ozdobieniu swojego pokoju, dobra? Ale fajnie. Piękna jest ta choinka za tobą, zobacz. Idziemy do domu. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. Bell, jingle bell, jingle bells rock. Uroczysta porodziła syna. Chrystus się rodzi nas o swobodzie. Anieli grają, króle witają. Cześć kochani, jestem już przy sklepie z mamą. I będę teraz wybierać osoby, tak jak Lila wybierała wcześniej. Osoby czy ozdoby? Ozdoby! A zrozumiałam osoby. No i w kolorach będą tak jakby białe i niebieskie i turkusowe i takie ładne kolory. Tak? Takie kolory? No, bo będą mi pasować do mojego pokoju. A dzisiaj jest dzień później, wczoraj byłam z Lilą, a dzisiaj pojechałam po szkole z Matysią i moi drodzy, już się ściemia, jest w ogóle ponuro, ale my ruszamy, bo Maty musi wybrać teraz ona swoje ozdoby. Także chodźcie z nami. Chyba takiego renifera nie planujesz kupić? Ale jest piękny, co? Wyjątkowo się świeci. No, glitter się da. Ale jest superowy. No, ale mega glitteru ma dużo. No to zaczynamy. Tu są białe trochę, nie? Zobacz tego misiaczka. No, on jest hitowy. Za funta, nie drogi, co? Ej, może wezmę. Fajne jest, no. To mamy, wiesz, w dużym pokoju. Kupiłam w zeszłym roku. Na razie mam takie. Tysia ma niebieskie i srebrne i tutaj widzę, że się rozgląda, co wziąć. A ile chcesz, kochani? A widziałaś to? 4 styki, wtedy inne jakieś. Te są piękne też, zobaczcie, kryształy. 4 z tych, bo mi się podobają. Dobra. I ten jest fajny. To jest 2 z tych. A widziałaś na dole taką gwiazdkę? To też się świeci. Widać, bo tutaj ma świetność lampiczki. Tak, mam, popatrz. Wiem, kochanie. O, jeszcze się nie włącza. To jest ogromne. Co masz fajnego? O, myślałam, że to było wydłużone. Ale to i tak jest fajne. Podobają ci się te ozdoby w sklepach? No. Podekscytowana? Łańcuchy, ale to już tak... A ta kula ile kosztuje? O, jaka ona jest ciężka! A to jest taka z tym. O, no to ta jest fajna. Nie mogę nawet podnieść. Podnieść, no jest taka ciężka. Widziałaś te? Też są fajne. Czekaj, podtrzymam kamerę. Ale te się ciężko rozkłada, to są na girlandę bardziej, wiesz? Te piękne są, ale ktoś cenę pozrywał.
Ale ładne, te też ładne. Tu są srebrne. Ej, zobacz, ta kokarda się też świeci. No. Jaka fajna. Mega. Co masz? Dzwoneczki? Lila też chyba kupiła sobie jakieś dzwoneczki. No, ale ja... A zobacz, jaka choinka jest za tobą. Świecąca. Fajne, co? Wow, to mi się podobało. Mam właśnie w grę w kartce. Idziemy tam już. Tam idziemy. Cześć, kochani. Raz, dwa, trzy. Cześć, kochani. I dzisiaj... nie dzisiaj. I dzisiaj będę wam moje dekoracje, które dostałam do mojego pokoju. Wiem, że dawno temu miałam to zrobić, ale to jest okej. Bo dzisiaj wam teraz pokażę. I możecie już widzieć, że tu są takie tety. No to wam to pierwsze pokazałam. Okej, kochani, wam teraz pokażę, co dostałam od sklepu do mojego pokoju na święta. Pierwsza rzecz. Mam taki ten na moje Christmas tree, bo mam taki malutki, mam malutką choinkę do mojego pokoju i też mam trochę bombek, ale to mam na dekorację i jest biała i ma takie malutkie takie tutu. Okej, mam bombki do mojego pokoju. Takie ładne, złote i srebrne bombki. Są bardzo ładne i jak już nie widzicie, ja idę na biały, złoty i srebrny na mój pokój i na moje drzewo. Dlatego dostałam takie bombki za 3,50 funty 50. Trzecia rzecz! Ja mam takie malutkie dzwonki. Mam takie malutkie dzwonki i one są złote, jakie słodkie. Może już widzieliście, ale w intrze może to nosiłam na moje ręce, tak? To są takie piękne, złote bombki, które mają taki tu ten i takie kółeczko tu. Fajne, nie? Tu jest taki miszek. I ma czapkę. I naprawdę ma jakiś bardzo miękki ten i ma być to śnieg. Nie jest słodki? Czy jest? Ding. Mama, wytnij to, okej? Okay. Piąta rzecz! Jecham! Co teraz mamy? Wezmę coś z pudełka. A, ta. To jest bardzo słodki. Mam taki ten. I ma drzewka, i ten. I to ma być... Ja myślę, że to może jest jakaś bombka, bo ma taki ten. Ale ja to chcę użyć i dać tu świeczkę do środka. Ale ma jakąś sześć? Co to? Kochani, ja wziąłam taki L, bo pomyślałam, że to by było bardzo słodkie. I też pomyślałam, że może jak będę duża, moje dzieci będą to lubić, może jak będę miała duża i będę miała dziewczynkę, powiem jej, że ja to dostałam, jak miałam 9 lat. Bo to jest takie słodziutkie. Kochani, to jest Reni Ferek. Taki piękny. Pomyślałam, że najpierw on tak stoi, a wtedy zobaczyłam, że... Ładnie wygląda, nie? I to jest... Jaka moja siódma rzecz. Okej, kochani. Chyba są trochę jeszcze parę rzeczy. To! Ja pociągnęłam te serduszko, ale są trzy. Bo dostałam takie bombki, trzy serduszka. Nie wiem, jak mama może to robić każdy dzień. Kamera chyba mnie nie lubi. Cześć, kochani.
Kot mnie gryzie, jak zawsze. Trzeba gryźć, co? Trzeba gryźć. Puść, on mi nie puści. Proszę, nie, naprawdę. Serio, nie. Nie. Cześć, kochani. Witam tutaj w moim pokoju, jak widzicie. Ślicznie wiem. Nie dodajemy tego. Ja wam pokażę teraz moje rzeczy świąteczne, bombki i wszystkie dekoracje, które wybrałam. No i tak się ekscytuję, bo bardzo są fajne, bardzo mi się podobają i nie mogę się doczekać wam ich pokazać. No to zaczynajmy. Pierwsza rzecz jest taka bombka i ona mi się tak podoba, ale jak my wchodziliśmy, to mama ją niechcący upuściła i się zepsuła. Ona się świeci! Jak ślicznie! Następna rzecz to też jest to nie jest chyba bombka. Nie jestem pewna i bardzo mi się podoba. To jest taki misiek malutki, śnieżny taki. Ale zobaczyłam to i mówiłam, że po prostu to muszę mieć w moim życiu. To jest takie śliczne i ma takie dzwoneczki. To jest takie słodkie. Powiesz gdzieś w moim pokoju. Okej, następna rzecz. Ona jest gigantyczna. Wow. To jest taka dekoracja, która włączasz i masz w pokoju jako taki mały globus. To było 6 funtów. Tanie, nawet tanie za taki bardzo fajny ozdobę. I to było też z 2 funty 50. Też znalazłam takie słodziutkie gems i duża kokarda srebrna i to jest takie śliczne, jak się ślicznie kolorowo świeci. Teraz wam pokażę wszystkie takie normalne bombki, żeby zacząć. Dwie takie z takimi zielonymi, niebieskimi, bardziej niebieskie w sumie, i białymi dotetkami. Jeszcze do tego takie bombki, które nie wiem czy widzicie, ale mają takie bardzo fajne texture na nich i to jest śliczne. I mam dwie z tych z takimi samymi brokatem, ale troszeczkę inny kolor. I ostatnie z takich niebieskich bombek. Tak śliczne. I mają takie kolorowe, no białe, nie kolorowe designs na nich. Teraz mam. My już chyba to mamy na dole w bombkach. To jest w sumie śliczne. Wam pokażę. Taki bardzo ładny snowflake. I wszystkie tamte bombki były funt albo funt 50, a te bombki były za funta. Teraz mam jeszcze tą bombkę, która mi się też bardzo spodobała. Designs w glitter. I to jest bardzo ładne i śliczne i wow. I ostatnia rzecz. Taka mała mini bombka. I też powiem wam, że to kosztowało funt 50 też. Tak jak tamta druga. I to już, kochani, są wszystkie rzeczy, które ja kupiłam do mojej choinki. Bardzo mi się je wszystkie podobają. I dziękuję za oglądanie. I nie mogę się doczekać ustroić mojego Christmas tree, który jeszcze tutaj nie stoi, ale już jutro powinien tutaj być.